lubię wyglądać dobrze, lubię może tak czuć się w swojej skórze dobrze. Też jako osoba pracująca w mediach, to oczywiście każdy z nas jest jakiś opatrzony jakimś ekshibicjonizmem, to jest naturalne, bo osoby, które nie mają w sobie tego, no trudno im się by było odnaleźć w tej rzeczywistości telewizyjnej. Pewnie, że lubię. Lubię, jak to, co mam na sobie, jest dobrze odbierane, może powiem. Z biegiem lat lubię, jak to jest odbierane ze smakiem również. Ale właśnie, to jak wyglądasz może być różnie interpretowane przez media, które bardzo często szukają sensacji, coraz częściej. I ja sobie przypominam taki artykuł w internecie, gdzie przy komentarzu odnośnie twojej sukienki była informacja, że strojem szukasz męża, czy kłócisz, jakaś taka w ogóle głupota. I właśnie jestem ciekawa, co sobie pomyślałaś, jak to przeczytałaś. No tak, było coś takiego faktycznie ostatnio. Zabawne to było, dlatego że jak to w mediach bywa, no jakąś sensację próbuje się zrobić z niczego. No jeśli sukienka jest z tyłu bez pleców, no to wiadomo, że tego biustonosza się nie zakłada, po pierwsze. Po drugie, no była raczej za kolano ta sukienka, więc czym taka była super sexy, nie powiedziałabym. Ja się w niej, żeby to było jasne, nie czułam seksownie. W tej sukience się czuję zupełnie inaczej, lepiej, mimo tego, że jest o wiele dłuższa, ale w niej się czuję bardziej, jest to bardziej mój styl. Natomiast tamta była taka koktajlowa, nazwijmy, dla mnie. Co ja poczułam wtedy? To nie jest dobry sposób na znalezienie męża. Po drugie, nie szukam męża. Po trzecie, no chyba ten temat został naprawdę wyczerpany, jeśli chodzi o moją osobę.